pisze we wstępie, że ta książka zrodziła się z frustracji i egoizmu. Frustracji wynikającej właśnie z tego, że złapałam się na tym, że nie wiem, jak sobie samemu odpowiedzieć na te pytania. I też jakby człowiek, no żyjemy w tym ideale racjonalności, że powinniśmy mieć jakieś poglądy i one powinny być w miarę konsekwentne, więc kiedy człowiek się łapie na tym, że no w sumie tak, ale nie i nie, ale tak, no to masz takie poczucie, że coś tutaj się dzieje. Chyba mam taki sposób myślenia, ale też chcę powiedzieć, że mam też taki sposób pisania, że bardzo, bardzo długo muszę się jakby nasączać. To znaczy ja zazwyczaj zanim zacznę pisać, jak już piszę, to piszę rzeczywiście już powiedzmy na raz, zaczynam pisać i piszę całość i robię to w miarę szybko, ale wcześniej potrzebuję roku, dwóch na to, żeby mi się skrystalizował ten pomysł. To znaczy, kiedy ja już siadam, mam pomysł nie tyle na strukturę precyzyjnie, co mam już dokładnie jakby takie osie, wokół których chcę ją poprowadzić. Ta książka jest zupełnie inna niż konspekt, który pokazałam jakby wydawcy, na podstawie którego podpisaliśmy umowę, ale jednocześnie jakby wszystkie tematy z tego konspektu zostały w niej zawarte, tylko troszeczkę inaczej zorganizowane. Bardzo długo muszę sobie najpierw poczytać różne rzeczy. Bardzo długo to jest taki, mi się zawsze pisanie kojarzy właśnie z procesem krystalizacji, że masz tą szklankę, masz tą sól i dosypujesz po łyżeczce i bardzo długo się nic nie dzieje, aż w pewnym momencie wrzucisz kolejną i już jakby ten roztwór się przesyci i zaczyna coś krystalizować. To, co powiedziałeś o tym nadmiarze, czy bogactwie, czy szwedzkim stole, to jest taki... To jest też takie pytanie właśnie o to, czasami niektórzy mówią, można pisać jakby prościej, właśnie nie tak pączkująco, nie opowiadając o tak wielu problemach naraz. Ja się czasami nad tym zastanawiam, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli coś jest jakoś ciekawe w tej książce i jakby w tym sposobie myślenia, to jest to, żeby pokazywać jakby nieoczywiste połączenia, tak? Dlatego mam często takie poczucie, że ciekawsze jest zbudowanie szerszego kontekstu, żeby zbudować w ogóle inny sposób kategoryzacji tego, co jest ważne, co jest nieważne, co i jak się ze sobą łączy. I żeby to się też mogło nawzajem oświetlać, prawda? Cały czas uciekam do jakichś metafor, no ale oczywiście można pod to podłożyć jakieś konkrety, to znaczy takie wiązki tematyczne, które ci jakoś absorbują, czy to Me Too, czy trochę Freud, który gdzieś się tam przejawia, no a przede wszystkim ta, no nie wiem, czy się zgodzisz, czy Gupek dobrze zrozumiał, ale nie mów tak, proszę. Opozycja między wyobraźnią progresywną i oświeceniową, ukierunkowaną na tych powiedzmy fundamentach, które no, organizują jakieś takie napięcia. Tak, tutaj trzeba jakby podkreślić to, że ja się zajmowałam historią kultury. Ja napisałam doktorat o XVIII-XIX wieku, jakby pisząc go zawsze sobie wyobrażałam taki doktorat o narodzinach szczerości, jako pewnego nastawienia do świata, szczerość jako kategoria komunikacyjna, jako nowoczesny pomysł myślenia o komunikacji międzyludzkiej. I jakby to brzmi właśnie bardzo tak, powiedziałabym, niszowo, ale nigdy jakby moje zainteresowanie tym XVIII-XIX wiekiem zawsze wynikało z tego, że jakby perspektywa historyczna, wydaje mi się, pozwala nam zobaczyć pod innym kątem to, co się dzieje z nami tu i teraz, inaczej rozłożyć akcenty. Więc mój plan był trochę taki, żeby po tym doktoracie właśnie zająć się jakby jak to się rozwija tam już w naszych XX wieku. No i no nie zaczęłam pisać habilitacji, nie zostałam na uczelni, ale ta książka jest jakby trochę spełnieniem tego planu z jednej strony, a z drugiej strony jest też taką reakcją, w sensie jeżeli chodzi o tą genezę, że zaczęłam się łapać, jak czytam gazety, jak brałam udział w dyskusjach wokół, nie wiem,
znaczy brałam, właśnie nie brałam, właśnie słuchałam wokół mitu, wokół poprawności politycznej, tak. Wokół tego, tak, no nie wiem, wokół feminizmu, czy feminizm jakby, czy jakby budowanie tych tożsamości politycznych wobec partykularnych jakby cech, tak, płci, rasy, klasy, to jest fajne, czy to nie jest fajne. Jakby miałam takie poczucie, że potrafię czytać bardzo różne wypowiedzi, które się ze sobą zupełnie są sprzeczne, a jednocześnie mieć poczucie, o tak, dobrze prawi, a z drugiej strony potem czytam kogoś innego, tak, to ma sens. I w pewnym momencie tak doszłam do takiego wniosku, że jakby muszę sobie to ułożyć, muszę sobie zrobić mapę. Też już dysponowałam tą wiedzą, którą miałam z doktoratu, to pewną perspektywą, która nie jest oczywista w patrzeniu, bo jakby żeby zobaczyć to, co jest nazywane wojną kulturową, zresztą dla mnie bardzo często w sposób mylący, ale z tej trochę z boku, tak? Nie przez pryzmat politycznych wyborów w tej chwili, tylko właśnie z punktu widzenia tego długiego trwania przemian kulturowych sięgających właśnie początku nowoczesności. Jak sobie właśnie w ramach tego krystalizowania, dorzucania tej soli, tak zaczęłam sobie o tym myśleć, tropić, właśnie śledzić te debaty, to doszłam właśnie do wniosku, że jakby one się toczą jakby według troszeczkę no, tych innych kluczy i wrażliwości, o które właśnie doskonale je rozpoznałeś, no, że jakby taką jakby podstawą jest to, żeby zobaczyć sobie to, co się z nami teraz dzieje, przez pryzmat, ja sobie trochę o tym myślę, jako płytach tektonicznych nowoczesności, że z jednej strony jest to oświeceniowe podejście, które mówi obiektywizm, racjonalność, autonomia, uniwersalność, wolność, równość, braterstwo, gdzie braterstwo nie odnosi się do płci, tylko jest czymś abstrakcyjnym i że każdy z nas jest uniwersalnym podmiotem, a z drugiej strony mamy właśnie też w tym samym XVIII wieku rodzi się też takie podejście, najpierw, że masz wyrażać swoje naturalne uczucia i się wierzy, że te naturalne uczucia są wspólne dla wszystkich, ale potem przychodzi romantyzm, który mówi nie, każdy z nas jest autentyczny, ja jest transcendentne wobec transcendentne, czyli wykracza poza życie społeczne, wyraź swoją jaźń, tak, to na czym polega, nie wiem, współczesna konsumpcja zawsze mówi wyraź siebie, tak, bądź autentyczny. Próbowałam tak zobaczyć te jakby tą historię tego napięcia między spojrzeniem tym liberalnym, uniwersalistycznym, a ruchami progresywnymi przez ten klucz. No i znaleźć jak najwięcej sprzeczności między jednym a drugim, a także między wewnątrz samych tych logik. Nie tylko używasz rozmaitych artefaktów, tekstów, pojawiają się seriale, pojawia się stand-up i tak dalej, ale używasz także swojego doświadczenia. Powiem może, dlaczego to zrobiłam. No. Też ja bardzo to podkreślam, bo bardzo wiele osób mnie pyta o to włączenie jakiegoś doświadczenia biograficznego. Ja się wyraźnie zastrzegam, tak? To nie jest tekst biograficzny, to nie jest tekst o mnie ani moich przeżyciach, tylko to jest próba pokazania, jak te kategorie, które omawiam w tekście, wcielają się w konkretne życie i w konkretne doświadczenie i tylko tyle to też doświadczenie opisuje. I dla mnie jakby to było bardzo ważne z tego względu, że mam bardzo często takie poczucie, że jak dyskutujemy o kwestiach związanych z naukami społecznymi, kulturoznawstwem czy czymkolwiek takim, rozmawiamy o tym, jakby to było gdzieś obok, tak? A to jesteśmy my, tak? To znaczy, jeżeli jesteś badaczem kultury, jesteś w pewnym sensie badaczem siebie, ponieważ jesteś jakby stworzony przez tę kulturę. Jakby ta książka jest też próbą stworzenia pewnego języka, który ma też pokazać, jakby trochę powiedzieć, to nie są abstrakcje, to dotyczy mnie, to dotyczy ciebie. Jesteśmy przez to kształtowani. Spróbujmy znaleźć sposób, jak sobie o tym opowiedzieć, jak się z tym skonfrontować. Jest to książka bardzo mocno napisana przeciwko poczuciu winy, dlatego bardzo podkreślam, bo w momencie, kiedy ja piszę o tej żenującej sytuacji, ja właśnie polemizuję z kimś innym, kto w analogicznej sytuacji powiedział sobie, tak zachowałem się jak kretyn. Ja mówię, no nie, znaczy analizuję bardzo dokładnie tę sytuację i mówię,
tak przepraszam, znaczy czuję, że zachowałam się jak kretynka, ale to nie znaczy, że jestem kretynką, tak? Pierwsza część jest o represji, jest o tym, czego, z czym nie potrafimy się skonfrontować, że chcemy wierzyć, że porządek liberalny w przeciwieństwie do porządku tradycyjnego jest od represji wolny, dlatego też utożsamiamy represję tylko i wyłącznie z seksualnością, znaczy staramy się do tego ograniczyć w naszym myśleniu. A porządek liberalny wypiera całą masę innych rzeczy, jak na przykład uczucia związane z władzą, jakby przemoc, okrucieństwo, jakby strach, tak? Strach, który nie jest tym, który nie wiem, strachem przed obcością. Mamy jako liberałowie być otwarci na obcość, otwarci, wszystkich traktować tak samo, a jednak w praktyce włączają nam się różne lęki i dla mnie jest jakby ważne stworzenie takiego języka, w którym o tych lękach będziemy sobie mogli powiedzieć, które będziemy je sobie mogli rozmontować, będziemy mogli coś z nimi zrobić, a nie będziemy się za nie potępiać, co prowadzi tylko i wyłącznie do tego, że my je jeszcze bardziej tłumimy i one jeszcze bardziej jakby mogą tak wybuchnąć w nieoczekiwany i niebezpieczny sposób. To oświeceniowe podejście nam mówiło, oświeceniowe i pozytywistyczne, racjonalne, tak? Możemy coś opisywać, wyabstrahowując siebie z tego. Z punktu widzenia jakby przekształceń filozoficznych, tak, w XX wieku, tego co wiemy o naukach społecznych, jakby wzrostu antypozytywistycznego pod koniec, tak, na przełomie XIX i XX wieku, no to jest no naprawdę, to jest fantazja, tak? To jest fantazja, że ja mogę opisywać doświadczenie, społeczeństwo jako byt, który jest poza nim, ponieważ ja zawsze filtruję coś przez siebie. I to nie chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć. To nie jest, nie chodzi o to, że każdy, zanim się jakby zabierze głos, musi wygłosić jakieś orientacji tak seksualne, jakby pokazywać swój PIT i tak dalej. Tylko bardzo by było dobrze, gdyby zdał sobie na własny użytek sprawę, że jego widzenie jest ograniczone przez pewne rzeczy, że jego widzenie jakby nakłada pewne filtry i że może jakby naszym zadaniem jest to, żebyśmy stworzyli taki język, żebyśmy sobie mogli nawzajem opowiadać, tak, co widzimy ze swoich punktów widzenia i wypracowywać jakieś dobro wspólne, tak? Ja się z tym absolutnie zgadzam, tylko zastanawiam się od takiej strony no, praktycznej. No. No bo moim zdaniem to o czym mówisz, no po prostu utrudnia komunikację. Nie tylko ze światem, ale też z samym sobą. Ale myślisz, że utrudnia? Czy właśnie nie jest tak, że tak naprawdę komunikacja jest utrudniona, kiedy tylko jakby pewne dominujące doświadczenia są w ramach tego języka uprawnione? I wszyscy inni muszą jakby dostosowywać swoje postrzeganie rzeczywistości i swój sposób artykulacji do tego, czy to naprawdę utrudnia, czy może ułatwia, ale na pewno dezautomatyzuje, tak? Starałam się napisać tą książkę, to jest zresztą pytanie o konstrukcję i pytanie jak to robię, jakby mój zamysł był trochę taki i to, co powiedziałeś, że nie wiesz, w co jesteś wrzucony, no to trochę na tym polega pomysł, że ja wychodzę od tego wywodu historycznego, prowadzonego w taki dosyć, no niezupełnie neutralny, ale jakby mnie tam nie ma, tak? Jakby prowadzę tą całą, jakby prowadzę ten wywód z takiej pozycji, powiedzmy tak, intelektualistki, która coś tam opisuje, no dopiero potem robię taki przekręt. Zobaczcie, tak? To się dzieje również w moim po prostu codziennym życiu, tak? To są problemy, z którymi ja się jakby spotykam. Ten problem, o którym mówimy, te wielkie ruchy płyt tektonicznych, jakby owocują żenującą sytuacją, która wydarza mi się po prostu w życiu codziennym, tak? I co ja mam z tą sytuacją zrobić? Co mam z tą sytuacją zrobić, żeby właśnie nie dać się rozerwać przez te sprzeczności? Tylko jak możemy opowiadać o tej sytuacji, żeby jednocześnie nie krzywdzić innych i jakby negocjować te języki właśnie, a jednocześnie nie dać się wtrącić w takie, nie wiem, poczucie winy, moralizatorstwo.
i tak dalej. Ja też określam miejsce, z którego piszę, ponieważ wydaje mi się to elementarnie uczciwe wobec czytelnika, ponieważ ja w tej chwili mieszkam w Londynie, tak? Piszę książkę po polsku. To książka nie jest skierowana do polskiego czytelnika tylko i wyłącznie, ale jakby czytelnikiem, dla którego ją napisałam, jakby przede wszystkim jest czytelnik polski. I jakby to wyjście ze swojego jakby życia jakoś ustabilizowanego w Polsce, zmierzenie się z sytuacją, kiedy jestem w innym kraju, w którym, jak to piszę, obowiązują inne prawa społecznego ciążenia, w którym jestem zupełnie inaczej postrzegana, w którym nie mam tej biegłości ani językowej, ani kulturowej. Jakby dopiero wtedy pozwala zobaczyć jakby te wszystkie przesłony, które były przezroczyste w miejscu, w którym się było. I w tym sensie to jest trochę też takie moje własne, prywatne zmierzenie się z tymi dylematami między uniwersalizmem, a tym myśleniem, myśleniem progresywnym, feminizmem, tak, podkreślającym kwestie płci, orientacji seksualnej itd. I ja próbuję stworzyć taki język, który będzie operacjonalizował krytykę, której dokonywana jest w ramach języków progresywnych, ale który jednak dąży do stworzenia jakiejś bardziej uniwersalistycznej jakby wizji, tak, dobra wspólnego. A swoją drogą mi się tak w ogóle wydaje, że to też jest bardzo takie ścinające, bo jak zaczęłam pisać tą książkę, to właśnie troszeczkę chciałam napisać w obronie tego liberalnego jakby spojrzenia. Po czym jak zaczęłam już czytać, to doszłam do wniosku, że ci autorzy, którzy jakby występują z tych takich klasycznych pozycji obrony liberalizmu przeciw tak progresywnemu temu rozdrobnieniu, właśnie tym krytykom języków symbolicznych i tak dalej, że oni bardzo często tak naprawdę jakby nie oferują żadnych nowych rozwiązań, tak? Oni jakby bardzo często mówią, no jakby fajnie, że udało się skorygować to nasze myślenie, że daliśmy już prawa wyborcze kobietom, no ale teraz wszyscy mają równe prawa, to w ogóle o co chodzi? Tak trochę spłaszczam, ale troszeczkę tak, taki jest wydźwięk tych tekstów. Mi się wydaje, że jednak problem jest dużo głębszy, tak? Ponieważ sam porządek liberalny, porządek jakby demokracji liberalnej został oparty na wykluczeniu i jakby został oparty na uznaniu, że kobiety z natury nie nadają się do posiadania praw obywatelskich. Z tego względu, nie wiem, problemy związane z opieką mogły zostać w naturalny sposób przerzucone na kobiety, czyli w tym momencie dalej jakby nie jest to problem polityczny, który musimy rozwiązać jako element porządku politycznego i dobra wspólnego, a nie prywatną sprawą jednostkę, którym dziwnym trafem okazują się zawsze kobiety. To jest bardzo ciekawe, ktoś mi ostatnio zadał pytanie w wywiadzie, no bo jak kobiety mają dziecko? Ludzie mają dzieci, proszę Państwa, kobiety same z siebie nie są jakby jedynymi osobami, które mają dzieci. Dzieci mamy wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, jeżeli je mamy, tak? Jakby problem opieki nad dzieckiem nie jest problemem kobiecym, tak? Jest problemem wspólnym.